Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na kanale i dzisiaj widzowie bardzo ważna, ale to bardzo ważna rzecz. Ja myślałem nad tym, co zrobiliśmy na poprzednim odcinku. Myślałem nad tym, dlaczego my musimy tutaj, prawda, kogoś banować na tym palionowie. I bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się nie podoba, że w ogóle wytypowaliśmy palionkę. To jest straszne w ogóle, że my musimy takie rzeczy robić. Że mogłem to powiedzieć Dawidowi, że my wytypowaliśmy palionkę. Że w ogóle jesteśmy w takiej sytuacji, dla mnie to jest przerażające. Ale uznałem, że nie może tak być. Pójdę dzisiaj do Dave'a, razem z Dave'em mam nadzieję, że on się zgodzi. Mam nadzieję, że będzie chciał tego się podjąć. Pójdziemy właśnie do zamku Herobrine'a i mam nadzieję, że uda nam się go przekonać do tego, żeby jednak zwolnił nas z tego zadania. Wiem, to brzmi absurdalnie głupio, to brzmi naprawdę absurdalnie głupio, żeby nas zwolnił z takiego zadania. Ale liczę na to, że po prostu da nam coś innego, co może będzie nam łatwiej zrobić, co po prostu sprawi, że będziemy, że tak powiem, nie będziemy musieli nikogo banować. Taką mam nadzieję, bo kurczę, wiecie, mnie z palionką nie specjalnie nawet wiele łączy. Ja to palionki w sumie to już chyba, nie wiem, z 2 miesiące nie widziałem nawet. Nie wiem, co się u niej dzieje w ogóle. No ale, ale wiecie, ale jednak kurczę, są osoby, które z nią tutaj jakąś relację mają i byłoby to nie w porządku wyrzucać ją z tego palionowa, więc myślę, że musimy sobie, że tak powiem, z Herobrine'em pogadać, wyjaśnić jakieś sprawy. Ja sobie tutaj szybki porządek jeszcze w ekwipunku robię, mam jakieś rzeczy, których totalnie nie potrzebuję. Weźmy sobie tutaj pochodnie tak, żeby mieć do ręki jakby co. I tak, dobra, mamy to jakoś uporządkowane. Dobra, lecę do Dave'a. Mam nadzieję, że Dave się zgodzi i że nie będzie miał żadnego ale co do tego. Ja, szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie gadałem z Herobrine'em tak sam na sam. O, jedynie słyszałem go, ale nie widziałem go. W sensie raz widziałem go, tylko jak byliśmy wszyscy razem go widziałem. Ale później sam go nigdy nie widziałem właśnie. Muszę, teraz jak będę z Dawidem, to w sumie to będzie taki jedyny... O, dzień dobry! Co to za ziewanie? Co to za ziewanie w robocie? Spałem! Jak spałeś? W robocie? Stary, jest 16:13. Ale, stary, ludzie pracują po nocach. Tak? Którzy? No. No ja nie na przykład, a co? Co się mówię? Ja nie na przykład. No widzisz, no ale... No to jak? Jak? To jak? Słuchaj, 16:13 dla niektórych to jest jak 9:04, a i dla innych jak 2:02. Dzisiaj dla mnie jest jak 1:03. O Jezu, bardzo się to pomotał, już nie wiem, która jest godzina, stary. No w każdym razie ziewnąć już się chciało. Dobra, okay. Co tam, stary, to... Okej. Dobra, słuchaj, stary, powaga, powaga, bo przychodzę tutaj, stary, wcale nie w takiej fajnej sprawie. Ogólnie nie podoba mi się to... Poważny ton? Tak, poważny ton. Stary, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że wytypowaliśmy palionkę, że ona ma odpaść z... prawda, że ma zostać zbanowana. Ale dlaczego ci się to w ogóle nie podoba, co? Bo uważam, że to jest nie w porządku. Uważam, że to jest nie w porządku wobec niej. I uważam, że powinniśmy pójść do Herobrine'a i spróbować go przekonać, żeby dał nam inne zadanie. Jest to bardzo mądre spostrzeżenie, ale wydaje mi się, że nie mamy na to wpływu i tak będziemy musieli zrobić. Pewnie tak. Ale nie umiem już tak gadać. Ale warto spróbować. Warto. Ej, czyli co? Czyli nie palionka? No znaczy nie wiem, czy nie palionka, wiesz, jakby... powiem tak, no... Jeżeli nie będziemy mogli nic innego zrobić, no to palionka, nie? Ale jeżeli będziemy mogli coś innego zrobić, no to wolę zrobić coś innego, nie? Szczerze, niż... Znaczy, bo wiesz, jak ja to przemyślałem? No bo patrz, no właśnie palionkę można zbanować, no ale palionkę odbanuje, no bo jest właścicielem palionowa, no i w czym problem, nie? No to... czemu my się boimy Herobrine'a? No nie wiem właśnie dlaczego tak właśnie mówię, nie? Czyli wylane. Nikogo nie banuje. No. Ale stary, to jest Herobrine, stary, to jest, wiesz, wyobraź sobie osobę, która jest od samego początku Minecrafta. Od samego początku jest po prostu najstraszniejszą postacią w Minecrafcie, wiesz, jakby jest kurczę, jest złem wcielonym, rozumiesz? Ale nie można się bać! Słuchaj, to tak jak, widzisz, ja jestem tostem, nie? Kurczę, no. Więcej tosta w toście nie będzie, nie? Nie budzisz w nim... Znaczy strachu! Strachu! Nie budzisz szacunku. Masz, kurczę, jesteś już w 1/10, prawda, Herobrine'em, więc ja nie wiem, kto tutaj nie wzbudza szacunku, a za to postrach jaki jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, no tak na 1/7 w sumie nawet. Tak to szybko policzyłeś? Nie, to nie jest 1/7, stary. Nie, mam ochotę wziąć teraz ten wzór na objętość i ci to udowodnić. Liczmy więc. Patrz, ręka, dwie ręce, no to już masz dwie. Nogi są takie same objętości jak ręce, czyli 1/4. W brzuchu zmieszczą się dwie takie łapy, bo w Minecrafcie przecież masz 4x4 skiny, no to dwie takie łapy, no to jest 1/6. No a w głowie zmieszczą się dwie ręce, bo na pół je dzielisz ale i składasz. Ale ty masz łeb jak sklep, chłopie. Masz największy. No to tak, no ale... No dobra, no ale nie, no ale mieści się, no dobra, no taka 1, 1, 7,5. Co? Czekaj, 2, 2, 2 to jest 6 i tutaj byłoby 2. No ponad 1. Tu ponad 1, liczmy, dobra, liczmy, że głowa też jest 2.
czy nie? No to w 1/8. No to no, no a ty powiedziałeś w 1/6. 7. 7, no to 7. A ja powiedziałem no ile? Prawie miałem, no kurde, w 1/10, czyli byłem bliżej. Ale ty nie masz całej ręki, widzisz to? A i co? Ale to i tak działa na moją korzyść. Jakie na twoją korzyść, człowieku? To jest matematycznie właśnie się rozłożyłem. Dobra, chodź tu. Idziemy do niego, trzeba z nim pogadać, bo to tak być nie będzie, stary. To... Ale do kogo? Do Herobrine'a? No, a do kogo? No, nie do bzyka, stary. Bzyku tu nic nie pomoże. Czekaj. Mi się wydaje, że moglibyśmy też z nim porozmawiać. Ale tak? Dobra. No, no, wiesz co. Tylko, że go nie ma. Nie no, stary, bzyku, moim zdaniem bzyku nie pomoże. Wiesz, jak ja bym chciał, jakbym chciał o czymś pogadać z bzykiem, to bym pogadał o tunelu jakimś. Co jest? Zaczyna się. Nie no, on już do nas mówi, jakby na... Gdzie jest? Gdzie? Na głowie. Nie widzę go. Witaj. O, nie jest tam. Co was do mnie sprowadza? Słuchaj, sprawa jest prosta. Bunkier Tosta, a musiałem to po prostu, bo taki rym był na dole, ale... Nieśmieszny. Dziękuję. Mnie tam całkiem nawet rozbawiło. Ja też miałem uba w popachy w sumie. Dobra. Myślałem, że samo mi stary. Dobra. No, słuchaj, podejdziemy, poziomu, ale proszę, wiesz, jakby my na spokojnie, my, że tak powiem, nie po problemy, nie szukamy kłopotów, yes. Nie? Słuchaj, jest sprawa, sprawa taka. Ogólnie to nie podoba nam się to, że musimy kogoś zbanować, nie? I no, po prostu jakby jest to nie w porządku, że powinniśmy kogoś banować. To jakby nie u nas ta decyzja powinna leżeć. Więc chcieliśmy się spytać, czy możemy zrobić coś innego. Nie. No, no to elo. No i proste. No, nie no, też. Proszę, błagam. Coś innego, no jak możemy kogoś zbanować, cokolwiek, zrobimy wszystko. Dobrze. O, masz, kurczę, jednak trzeba nacisnąć tam, gdzie trzeba i już, no. Do powodzenia, Proszę przekazy, odejdź. No to co mam, bo to mówisz mi, że mam podejść? Ja podchodzę, nie ty. Dobra, przepraszam. Łapnę sobie. Proszę, książka i dusza Lucyfera, powodzenia. Nie, ale co, jaka dusza Lucyfera? Kurde, stary, coś ty tutaj teraz wycinił? Stary, on nam rzucił coś. Weź to. Mam, stary, duszę Lucyfera. Mhm. No to here we go again, tak? To teraz ja proponuję zakneplować jak najdalej się da, bo nie mam książkę też. Czytaj. Znajdź owce z białymi oczami, rzućcie duszą Lucyfera w owce. Ale co on będzie nam rozkazywać, ty? Stary, czekaj. Chodź. Idziemy do bunkra. Tutaj nie ma co, ja tutaj nie chcę stać. Dobra, stary, uciekaj stąd! Do bunkra! Jo, dobra, lądowanie szybkie. Bunkers! Otworzysz bunkier, a ja wlatuję od razu do bunkra. Kurde, nie wymierzyłem. Tak. Ała! O, dobra. Nie, dawaj. Dobra, lecę. To wołaj. Dobra. Chodzę tu, dobra, idziemy do stołu, trzeba to przy stole obgadać. Stary, ogólnie pierwsze co mi się narodziło w głowie, jak pomyślałem o tym, jak przeczytałem tą książkę, przeczytaj sobie. Mamy znaleźć owce z białymi oczami, czyli owce, które służą Herobrine'owi. Dodatkowo mamy w nią rzucić tym, prawda, to duszę Lucyfera. Po co, stary? Po co mamy rzucić duszę Lucyfera? Jak myślisz? Żeby ta dusza Lucyfera wlazła w owce. Można by było tak pomyśleć, ale ja pomyślałem o tym, że po prostu go to wskrzesi. Że on jakby, że wiesz, że ta owca nagle taką deformację zrobi, takie wyszki, jeżeli się serio by Lucyfera, tak było, stary. Ja nie po to walczyłem, ja nie po to robiłem pułapki, ja nie po to się zmęczyłem z tym, prawda, frajerem, żeby teraz go w taki sposób, że tak powiem, ten, ale szczerze, kurczę, nie wiem, czy chcę banować kogoś, czy wolę go. Kurde... To byś znaczy zrobił? Nie, no jak, stary, co? Ty wolisz przywrócić Lucyfera, no ale ten ban A ty wolisz zbanować Palionkę? Ale Palion zdejmie tego bana. Jest właścicielem przecież Palionowa. Czyli uważasz, że powinniśmy odrzucić to zadanie i po prostu zbanować Palionkę, tak? Mi się wydaje, że musimy też z Pawłem pogadać, nie? Z Pawłem pogadać, dobra. Ale jestem prawie w 99% kurczę pewien, że na pewno no odbanuje, no jest szefem, sołtysem serwera, nie? No niby tak, stary, ale to jest Lucyfer, znaczy Herobrine, Boże, już mi się mylą osoby. Ja już, stary, ja, wiesz co ja mam? Jak ja słyszę Lucyfer, to mnie to po prostu, tak, mnie wygina do tyłu. I ja myślę, no nie no, żeby przechodzić znowu przez to, ten syf, stary, widzisz jak ta mapa wygląda? Przecież no to wszystko, stanie w ogniu, jak ten Lucyfer tu stanie z powrotem. Dlatego mówię, nie ma szans. No ale banować Palionkę będziemy? Ale nie będziemy jej banować, bo ją odbanuje od razu Palion. Ale to by było zbyt proste, stary, jakby to tak działało. Że my teraz sobie tutaj, na pewno, że my kogoś zbanujemy, wie, a Lucyfer przyjdzie i powie... Znaczy, okej, Herobrine, my zbanujemy. Herobrine powie, no i dobra, git ban, a Paweł se przyjdzie tako i... Unban. No ale no jest w końcu sołtysem, no to tak to powinno działać, nie? Tak? To dlaczego nie zbanował jeszcze Herobrine'a?
Dobre pytanie, muszę mu je zadać, jak go spotkam. No właśnie, no to stary, wydaje się, że to nie jest takie łatwe. Dobra, wiesz co, inaczej. Ja to chowam na razie, jakby co, tylko ty wiesz o tym. Tak samo jak ty wiesz tylko o tym, że mamy kogoś zbanować. Mam nadzieję, że nikomu się nie wygadałeś. Nie. Nie masz długiego jęzora, żeby słynął z długich jęzorów. Ale widzisz, żeby gdzieś mi język wystawał? Nie, ale widzę, że ci kapie z gęby, więc ja nie wiem, już gdzie nie machałeś. Ale kapanie z gęby, ale kapie z gęby też przy posiłku, a wcale wtedy językiem się nie macha. Dobra. Jak się nie macha? W twoim przypadku to się bardzo językiem macha przy jedzeniu. No w sumie, ale dobra, no Jezus, ale nie mam nic, no dobra, czekaj, kurde. Masz jakiś ja masz tu jakiś jestem sztywnym gitem. Nie, no co ty, skąd? Dobra, stary, trzeba to gdzieś schować, żeby tego nikt nie znalazł, rozumiesz? Ale najlepszym chyba kryjówką jest kwipunek, nie? Ale ja nie chcę tego przy sobie nosić, stary. Ja się wywrócę, lekko to rozbiję, jeszcze to na mnie wypadnie, stary. Ja się zmienię w Lucyfera. Ja nie chcę takich rzeczy. No ale ja nosiłem. Dobra, nie, stary, czekaj, bo mnie zara wykręci. Proszę cię, kurde. Widzisz to? Widzisz ten stary blok tu? Ja nie będę na to zezwalał. To jest, prawda, cios poniżej pasa. Tu. Jaj, go prawie w ogóle nie widać. Stary, Emilia mi się tutaj wciska za każdym razem, ja na to nie zezwalam. Ja tutaj idę dookoła. Patrz, bo ona tutaj zbudowała to tak, że tu w tym miejscu, dokładnie ten blok, ona mi się wtrążała na moją część, tam jest moja, patrz jak ona to rozbudowała szeroko. Nie moja wina, że się tak rozepchała, prawda? Tu ma być ten pomarańczowy blok, bo tam jest, prawda, mój pomarańczowy blok i tak być nie będzie. Stawiam jej to tu, niech se ma. I teraz wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Nikt mi tutaj nie będzie, że tak powiem, psuł mojego bunkra. Dobrze, bardzo swoje, git! Jak jest, prawda, tutaj napisane? Bunkier tosta, sprawa prosta, nikt nie będzie tutaj, tak, prawda, mi bruździł. Dobra, tutaj... stary, ja to chowam, ale wiesz, gdzie to schowam? Zostaw we kół. No jak, stary? Najlepsza kryjówka, najlepsza kryjówka. Może ty to podtrzymasz. Ja już to nosiłem, kurde, długo. Dobra, będę to miał, ale jakbyś pewnego dnia zobaczył Lucyfera, to znaczy, że to jestem ja i się wywaliłem z tą butą. No dobra. Dobra, no to stary, ja idę się przespać, bo aż się zmęczyłem od tych wszystkich rzeczy. Czym się? Elo.